Znaleziono ciało starosty Płockiego. Mazowieckie. Na Wiśle w Płocku odnaleziono ciało starosty Płockiego Mariusza Bieńka. Odnalezione na Wiśle w Płocku Mazowieckie, ciało mężczyzny to zaginiony w niedzielę, po wywróceniu się łodzi, starosta Płocki Mariusz Bieniek PSL, podały policja i starostwo powiatowe. Poszukiwania starosty trwały od niedzieli. Jego ciało znaleźli wędkarze ponad 20 km od miejsca wypadku. Ujawnione zwłoki to ciało starosty Płockiego, przekazała w środę rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkomisarz Marta Lewandowska. Informację o odnalezieniu ciała starosty Płockiego podał także w komunikacie samorząd powiatu płockiego. Jak informowała wcześniej policja, dryfujące na Wiśle ciało odnaleźli wędkarze około 2 km od mostu imienia Legionów Piłsudskiego w Płocku. Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia odnośnie do zaginionego starosty Płockiego. Mariusz Bieniek utonął w Wiśle po wypadku, do którego doszło wczesnym wieczorem w dniu 22 sierpnia 2021 rok, przekazało w środę starostwo powiatowe w Płocku. Jak podkreślono w komunikacie, poszukiwania starosty Mariusza Bieńka trwały kilka dni. Rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy, mieszkańcy powiatu płockiego, wszyscy mieli nadzieję na cud. Ten się jednak nie zdarzył, napisano w komunikacie, informującym o śmierci starosty płockiego. Powiat płocki pogrążył się w żałobie, podkreśliło starostwo płockie, składając rodzinie i bliskim Mariusza Bieńka wyrazy współczucia. Wspominając starostę płockiego, przypomniano, że jednym z ulubionych jego cytatów były słowa Wacława Potockiego: dobre drzewo dobrym się owocem okrywa, dobry człowiek z dobrych czynów poznawany bywa. Każdy, kto go znał, nie ma wątpliwości, że starosta Mariusz Bieniek był bardzo dobrym człowiekiem. Życzliwym, uprzejmym, pogodnym, kulturalnym, uczynnym. Takim, który w bliźnim zawsze szukał przede wszystkim pozytywnych cech. Nie osądzał, nie dzielił ludzi na lepszych i gorszych. Był po prostu dobry, napisano we wspomnieniu o Mariusz Bieńku. Jak przypominało starostwo w Płocku, Mariusz Bieniek urodził się 20 października 1983 rok. Wraz z żoną oraz córką i synem mieszkał w Wyszogrodzie, z którym przez wiele lat był też związany zawodowo. W 2002 roku, w wieku 19 lat, dostał się na staż do Urzędu Gminy w Bodzanowie i od tego momentu rozpoczęła się jego przygoda z samorządem, podkreślono w informacji. Wspomniano także, że w 2007 rok ówczesny burmistrz Wyszogrodu zaproponował Mariuszowi Bieńkowi objęcie stanowiska swojego zastępcy, a następnie, w 2010 rok, po decyzji burmistrza o przejściu na emeryturę, Mariusz Bieniek wystartował w wyborach na to stanowisko. Wybory te wygrał, zostając najmłodszym włodarzem w kraju. Miał wtedy 27 lat, zaznaczyło m.in. płockie starostwo. Do wypadku, w którym zaginął starosta płocki Mariusz Bieniek, doszło w niedzielę wieczorem na Wiśle powyżej miejscowości Świniary niedaleko Płocka. Jak informowała wcześniej Straż Pożarna, gdy z łodzi wypadło trzech mężczyzn, dwóch z nich wydostało się na brzeg, w tym dzięki pomocy innych osób, natomiast trzeciego mężczyzny, jak się okazało później starostę płockiego, nie udało się odnaleźć, mimo trwającej kilka godzin akcji. Poszukiwania na Wiśle od miejscowości Świnary w dół Wisły, w kierunku Płocka, kontynuowano w poniedziałek i we wtorek, a także w środę rano. Akcje prowadzone m.in. z udziałem kilkunastu łodzi ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, a także WOPR-i przy użyciu sonarów. Patrolowane były też brzegi rzeki, m.in. przez policję i Straż Miejską. W poszukiwaniach brało udział od 100 do 120 osób. W związku z wypadkiem na Wiśle, w którym zaginął starosta płocki Mariusz Bieniek, prokuratura rejonowa w Płocku wszczęła śledztwo. Dwóch mężczyzn, którzy uczestniczyli w wypadku, zostało przesłuchanych jeszcze w poniedziałek w charakterze świadków. Według śledczych, ze wstępnych ustaleń wynika, że łódź wywróciła się na Wiśle, gdy wpłynęła na mieliznę, płynący podjęli próbę postawienia łodzi na wodzie, jednak w pewnej chwili starosta płocki oddalił się i nie był w stanie wrócić. Dwaj pozostali mężczyźni, mimo podjętej próby, nie zdołali do niego dopłynąć. W poniedziałek,
gdy kontynuowano akcję poszukiwawczą, prowadzoną prokuratura rejonowa w Płocku potwierdziła, że zaginiony to starosta płocki Mariusz Bieniek, który wraz z dwoma znajomymi wypłynął na ryby. Wcześniej tożsamość poszukiwanego była znana nieoficjalnie. Kondolencje w związku ze śmiercią starosty płockiego złożyli w środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek województwa mazowieckiego, wiceprezes PSL Adam Struzik. Zmarł Mariusz Bieniek, starosta powiatu płockiego. Jeden z najlepszych samorządowców, jakich miałem zaszczyt poznać, od zawsze związany z Małpanowe Pzle. Wielka strata dla ziemi płockiej. Niech spoczywa w pokoju. Rodzinie i bliskim składam najszczersze kondolencje, napisał na Twitterze lider ludowców. Czasami po prostu brak słów. Trudno uwierzyć, a jeszcze trudniej zrozumieć. Nie sposób się pogodzić. Nagle, zbyt wcześnie odszedł nasz przyjaciel, Mariusz Bieniek. Starosta płocki, ludowiec, oddany regionowi i samorządowiec. Wyrazy współczucia dla rodziny, napisał na Twitterze Struzik, który także związany jest z Płockiem.